Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Prawo i Sprawiedliwość boi się demokracji i wolności demokratycznych jak diabeł święconej wody. Panie pośle Czartoryski, bardzo mi przykro, że będzie pan autoryzował tę ustawę, która jest haniebna dla polskiej demokracji. Chciałbym państwu przypomnieć, że w 1993 roku pod parlamentem bracia Kaczyńscy spalili kukłę Żyda. Przepraszam, bracia Kaczyńscy spalili kukłę Lecha Wałęsy. Chcę jeszcze raz przypomnieć, że bracia Kaczyńscy w 1993 pod polskim parlamentem spalili kukłę Lecha Wałęsy. Panie prezesie, to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, panie prezesie. To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, panie prezesie. Bardzo się pan ładnie śmieje. Dziękuję panu posłowi. Przypominam, proszę państwa, że poprawka numer 6 pan poseł Jarosław Kaczyński, proszę bardzo. W trybie formalnym. Jako wniosek formalny. Otóż ja chciałem prosić o przerwę, zwołanie Konwentu Seniorów po to, żeby klub Nowoczesna został troszkę choćby poinformowany o biegu historii ostatnich 25 lat. Otóż pan w tym momencie zapomniał o pewnym fakcie. Otóż w roku pańskim 93 mój świętej pamięci brat był prezesem Najwyższej Izby Kontroli i w żadnych demonstracjach nie uczestniczył. I oczywiście ja też żadnej kukły nie paliłem. A skądinąd to tego rodzaju wydarzenia, jeżeli ktoś zna praktyki państw demokratycznych w świecie, i przedtem i potem się wielokrotnie zdarzały. A w Polsce zrobiono z tego niebywałą historię po prostu po to, żeby niszczyć jedyną opozycję, która walczyła o uczciwą Polskę.